Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj mam dla Was taki oto retro makijaż, bardzo klasyczne oko z kreską, którą kochamy. Dzisiaj skupię się przede wszystkim na makijażu oczu, aby Wam wytłumaczyć, pokazać dokładnie, jak wykonać taki oto makijaż. Jeżeli jesteście fankami takiego makijażu i chcecie wiedzieć, jak go wykonać, to serdecznie zapraszam do oglądania dalej. No to możemy zaczynać. Najpierw oczywiście baza. Moją bazą jest cień w kremie. Jest to cień Mega Effects Creamy Eyeshadow w odcieniu Rose Gold. Cień nakładam na całą górną oraz dolną powiekę. On się pięknie mieni w kolorze złota. Teraz czas na paletę poczwórnych cieni, jest to paleta Berry Love i łączymy tutaj numer 1 i numer 3, tak aby uzyskać jasny kolor, który delikatnie się mieni. Teraz czas na najciemniejszy kolor, numer 4 i nim podkreślam załamanie powieki. Wyciągamy cień ku górze. Można też delikatnie podkreślić dolną powiekę, ale minimalnie tylko w zewnętrznym kąciku. I czas na to, co jest najważniejsze w tym makijażu, czyli kreska. Kreska powinna być perfekcyjna, dlatego sięgam po eyeliner Super Extend. I jest to eyeliner w pisaku, dzięki temu łatwo będzie nam wyrysować bardzo ostro zakończoną kreskę. Na tym nam zależy. Jeżeli nie macie wprawy w tym, dokąd wykończyć tą kreskę, jak daleko ją musimy wyprowadzić, to możecie sobie wyrysować linię od nosa przez kącik oka do zakończenia brwi. Wyrysować sobie linię najpierw na otwartym oku. Może to być jakiś cień brązowy, jakiś delikatniejszy lub na przykład ten, którym podkreślałyśmy teraz załamanie powieki. I wyciągamy kreskę tylko do tej linii, a później ku górze, aby nie było efektu opadania kącika. Pamiętajcie też, aby nie naciągać w momencie wyznaczania tej linii końcowej, nie naciągać oka, bo wtedy jeżeli puścimy, to linia będzie zupełnie w innym miejscu i prawdopodobnie kącik będzie nam opadać, będzie takie złudzenie. Więc ważne, aby ta linia była wyznaczona na początku, na otwartym oku, na spokojnie, bez naciągania naszej skóry, naszej powieki. Ewentualnie później, jeżeli już będziemy chcieć tutaj wyrysowywać linię, to wtedy możemy sobie delikatnie pomóc i naciągnąć naszą powiekę. O tym pamiętajcie, to jest bardzo istotne. To zaczynamy rysowanie kreski na otwartym oku. Wyznaczamy koniec. Okay. Wyznaczone i zacznę od przodu. Kreski narysowane, teraz oczywiście czas na tusz. Tusz True Color i zaczynamy.
wracam do cieni, do najciemniejszego cienia. Jeszcze mocniej podkreślam tutaj załamanie powieki, ale na tym tutaj, na tej wysokości, czyli na środku mniej więcej oka. Widzicie, o co chodzi? Od razu się zrobiło te oczko takie bardziej wyraźne, podniesione i nasza powieka wydaje się jaśniejsza. To jest taki dobry trik na retro makijaż. I ostatni krok w makijażu, czyli usta. Usta dobieramy tak, aby pasowały do całości. Makijaż ust rozpoczynam od konturówki. Konturówka w odcieniu Mystery Mauve. Obrysowuję dokładnie usta. I teraz czas na pomadkę. Pomadka, która jest bardzo nawilżająca, ma super konsystencję. Jest to odcień Plum Verbena. Ciemny. Zobaczymy. I tak prezentuje się cały makijaż. Teraz pozostaje mi już tylko czekać na Wasze komentarze i napiszcie w nich, czy lubicie taki klasyczny makijaż, retro makijaż, jak się w nim czujecie i czy być może macie dalej jakieś problemy z kreską, z malowania kreski. Dajcie propozycje, jeżeli chcecie jeszcze jakieś filmy instruktażowe dotyczące malowania kreski. Czekam na Wasze propozycje, bo jak zawsze postaramy się spełnić Wasze oczekiwania, bo jesteśmy tutaj, aby Wam pomóc, więc czekamy na Wasze komentarze. Ja Wam teraz już bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w następnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć!